Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak uruchomić skaner odcisków palców w Samsungu Galaxy S8 Plus, aby móc odblokować właśnie nasz smartfon za pomocą danych biometrycznych z naszego palucha lub kilku palców. Skaner odcisków palców jest umieszczony w tylnej części, tutaj przy aparacie, w tym miejscu. Skaner odcisków palców ma też funkcję uruchamiania paska powiadomień, przyciągając palcem góra-dół. OK, więc pokażę Wam teraz, jak to działa. Zobaczcie. Możemy też w ten sposób góra, dół, zobaczcie, przeciągać sobie pasek powiadomień, jeżeli mamy taką ochotę. Dobra, lecimy z koksem. Przechodzimy do ustawienia. Ekran blokady i zabezpieczenia. Skaner odcisków palców. Podajemy kod PIN do zabezpieczeń, jaki sobie wcześniej ustaliliśmy. Ja tu mam 1, 2, 3, 4 dla przykładu. Dalej, skanowanie odcisku palca, dokładnie w ten sposób, jak widzicie, przykładamy palec, o, na przykład wskazujący, i przykładamy go w różnych pozycjach, w ten sposób, żeby cały czytnik został naciśnięty w różnych opcjach. Dzięki temu cały palec zostanie zapamiętany. Zobaczcie, przykładamy 65%, jeszcze raz, o, z innego kąta, zobaczcie. Upewnij się, że palec zakrywa cały czujnik, więc naciskamy tak, tak, tak i po kolei jesteśmy już przy końcu. OK. Gotowe. Włączanie, odblokowanie odciskiem palca. Włącz. Jest dodany odcisk palca numer 1. Można dodać więcej odcisków palca, na przykład inne palce, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. Odblokowanie, ewentualnie do konta Samsung też możemy sobie ustawić. I teraz co robimy? Zablokujmy sobie nasz smartfon i odblokujmy właśnie za pomocą palucha. Już nie mamy przycisku, tak jak to było wcześniej w S7 z przodu, więc teraz zobaczcie, jak odblokujemy. Naciskamy ciach, zasilanie i przyciskamy palec. I już, smartfon odblokowany. Jeszcze raz, ciach. W tylnej części naciskamy i ciach. Bardzo szybko to działa, bardzo precyzyjnie. Nie musimy się martwić tutaj o kąty. Zobaczcie, nawet odwrotnie wkładając palec, to też odblokuje. Zobaczcie. Tak więc wszystko działa jak trzeba i warto sobie to skonfigurować nawet czasami na 2-3 palce, jeżeli oczywiście chcemy z tej opcji odblokowania korzystać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.